Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 14. sesję. Piętnastu radnych obecnych, jest 12, tak obrady najbardziej są prawomocne. Jeszcze bardzo przepraszam. Witam serdecznie pana wójta Zygmunta Litwiniuka. Witam pana sekretarza, pana Grzegorza Panasiuka i panią skarbnik, panią Kukawską. Jak już mówiłem, nasze obrady są jak najbardziej prawomocne. Osoby, których nie ma, są usprawiedliwione. W punkcie B, jakim jest przyjęcie porządku obrad, czy ktoś z Państwa ma? Bardzo proszę, może mikrofon. Panie przewodniczący, proszę o ujęcie w porządku sesji uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy Tuczna. Uchwała została scharakteryzowana na komisji. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, czy podobnie jak na komisjach w punkcie trzecim C może to być ujęte? Słucham? 3C. Proszę sobie zapisać. Czy są jeszcze jakieś propozycje co do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Pani Maja Walkiewicz za. Pan Zenon Karpin za. Pani Agnieszka Kondraszyn za. Pani Emilia Kraszka za. Pan Sławomir Mikula za. Pan Krzysztof Lęcki za. Pan Zbigniew Osowski za. Pani Barbara Sępkowska za. Zbigniew Sokołowski za. Pan Wiesław Suszyński za. Pani Anna Szaniawska za. Pan Zbigniew Ostapowicz za. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnym punktem, podpunktem C jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy ktoś z Państwa ma uwagi co do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Pani Maja Walkiewicz za. Pan Zenon Karpin za. Pani Agnieszka Kondraszyn za. Pani Ewelina Kukawska za. Pan Sławomir Mikula za. Pan Krzysztof Olecki za. Pan Zbigniew Osowski za. Pani Marta Sępkowska za. Zbigniew Sokołowski za. Pan Wiesław Suszyński za. Pani Anna Szaniawska za. Pan Zbigniew Ostapowicz za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został również przyjęty jednogłośnie. I przechodzimy do punktu trzeciego, jakim jest podjęcie uchwał. I tu podpunkt A. Chodzi o zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Rozmawialiśmy. Czy ktoś z Państwa chce, jakby poprosi o dodatkowe zreferowanie, korzystając z obecności pani skarbnik? Czy jeszcze są jakieś niejasności co do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Tuczna w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy.
w uchwale numer 9 łamane na 69 łamane przez 19 Rady Gminy Tuczna z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Określone w paragrafie pierwszym dochody budżetu gminy w kwocie 17 825 191 zł i 45 groszy zwiększa się o kwotę 142 205 zł i 6 groszy do kwoty 17 967 396 zł i 51 groszy. Z tego dochody bieżące 14 866 119 zł i 63 grosze i dochody majątkowe 3 101 276 zł i 88 groszy. W tym punkt pierwszy otrzymuje brzmienie. Podpunkt pierwszy. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 342 184 zł i 88 groszy. W związku z czym załącznik numer 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 133 618 zł. Punkt drugi. Określone w paragrafie drugim wydatki budżetu gminy w kwocie 19 236 952 zł i 45 groszy zwiększa się o kwotę 142 205 zł i 6 groszy do kwoty 19 379 157 zł i 51 groszy. Z tego wydatki bieżące 14 717 630 zł i 77 groszy i wydatki majątkowe 4 661 526 zł i 74 grosze. W tym punkt pierwszy otrzymuje brzmienie. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 341 800 zł i 82 grosze. W związku z czym załącznik numer 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 268 134 zł i 78 groszy. Punkt czwarty. W określonych w paragrafie 7 punkt pierwszy wydatki na zadania inwestycyjne wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik numer 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Punkt piąty. W odrębnionych w paragrafie 10 środkach stanowiących fundusz sołecki w podziale na sołectwa wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik numer 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 4 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa ma uwagi co do treści tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Pani Maja Matwiejewicz. Pan Zenon Karpiel. Pani Agnieszka Kondraszyk. Pani Ewelina Kraszta. Pan Sławomir Wigura. Pan Krzysztof Oleński. Pan Zbigniew Osowski. Pani Beata Sędkowska. Pani Agnieszka Skrzydzielski. Przepraszam, Pani Agnieszka jest nieobecna. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Wiesław Suszyński. Pani Anna Szaniawska. I pan Zbigniew. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnym podpunktem, podpunktem B, są zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Tutaj również komisje na ten temat obradowały, rozmawiały. Pozytywnie komisje, połączone komisje zaopiniowały projekt tej uchwały. Czy sądzą Państwo, że jest potrzeba w jakiś sposób zreferowania dodatkowego tego projektu?
Nie widzę. W takim razie odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Tuczna w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 232 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 9/68/19 Rady Gminy Tuczna z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy uchwały w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi, paragraf pierwszy, ustęp drugi uchwały otrzymuje brzmienie, przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Paragraf drugi. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy mają Państwo uwagi co do treści? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, Pani Maria Pankiewicz, Pan Zenon Karpiuk, Pani Agnieszka Kotraszyk, Pani Ewelina Kukawska, Pan Sławomir Kukura, Pan Krzysztof Lęcki, Pan Zbigniew Osowski, Pani Iwana Zemkowska, Pan Zbigniew Sokołowski, za, Pan Wiesław Suszyński, Pani Anna Szaniawska, Pan Zbigniew Ostapowicz. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do następnego podpunktu, podpunktu C, mówiącym o uchwale, projekcie uchwały Rady Gminy Tuczna zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Tuczna. Tutaj również na komisjach ten projekt był omawiany. Komisje połączone pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania w związku z tym projektem? Nie widzę. Pozwolę sobie odczytać. Uchwała Rady Gminy Tuczna zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Tuczna. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 65. Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W załączniku numer 7, /51/19 Rady Gminy Tuczna z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Tuczna w tabeli wykaz działek skreśla się pozycję numer 15. W związku z czym załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tuczna. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały mają Państwo dołączony wykaz działek. Nie będę tych działek odczytywał, ponieważ jest ich dosyć dużo, ale każdy z Państwa radnych otrzymał taki wykaz. Czy mają Państwo jeszcze jakieś uwagi co do treści? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Bardzo proszę.
Pani Agnieszka Kudraszyn, Pani Ewelina Lichacka, Pan Zwołowy Kudra, Pan Krzysztof Tomecki, Pan Zbigniew Osowski, Pani Beata Zbigniewska, Zbigniew Sokołowski, za, Pan Wiesław Sosiński, Pani Anna Szaniawska, Pan Zbigniew Ostatowicz, za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. I tak, drodzy Państwo, przeszliśmy do punktu czwartego, jakim są sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia radnych. I tutaj może, korzystając z okazji, odczytam pismo z dnia 12 sierpnia 2020 roku, jakie wpłynęło tutaj do przewodniczącego. Zwracam się, autorem tego pisma, przepraszam, jest placówka Straży Granicznej w Sławatyczach. Zwracam się za pośrednictwem pana przewodniczącego Rady Gminy Tuczna z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wyasygnowania z budżetu gminy środków finansowych z przeznaczeniem na wsparcie działań placówki Straży Granicznej w Sławatyczach w 2020 roku. Przedmiotowa pomoc finansowa pozwoli nam na aktywne prowadzenie różnorodnych działań ukierunkowanych na zapewnienie ładu i porządku publicznego na terenie służbowej działalności placówki Straży Granicznej w Sławatyczach, skutkującym wzrostem poczucia bezpieczeństwa również mieszkańców gminy Tuczna. Uprzejmie proszę o przychylenie się do mojej prośby w poczuciu współodpowiedzialności za utrzymanie ładu i porządku oraz rozwój gminy Tuczna. Dzięki Państwu działalności i hojności będziemy mogli sprawnie i efektywnie realizować stawiane przed nami zadania. Ewentualnie środki finansowe otrzymane od Państwa zostaną wydane na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do działalności placówki. Z poważaniem, komendant placówki Straży Granicznej w Sławatyczach, pan podpułkownik Piotr Strupka. Także znają Państwo temat. Moja taka prośba, żeby się Państwo zastanowili, czy jesteśmy w stanie, czy w jakiej wysokości te środki wyasygnować. Bardzo proszę, w sprawach bieżących otwieram dyskusję. Czy są jakieś sprawy bieżące, wnioski? Nie widzę. Nie ma. Rozumiem, tak? Nie ma. W takim razie nie pozostaje mi, drodzy Państwo, nic innego, jak przejść do punktu piątego, jakim jest zamknięcie dzisiejszego posiedzenia. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i zamykam 14. z kolei sesję Rady Gminy.